Witam wszystkich. Jest dzisiaj 13 kwiecień, rano, godzina 9. I proszę zobaczyć, to jest kominek mojego syna, w którym nie pali się przez wiele dni, a ostatnie palenie to było pod koniec maja, lekkie przepalenie. Bo nie pali, bo ma nagrzewnicę. I ta nagrzewnica grzeje ciepłą wodę użytkową, ale nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Oczywiście nie chcę też rozmawiać dzisiaj o nagrzewnicy. Jest dzisiaj 13. 2 kWh. A od 1 czerwca było 1,2, więc przybyło nam 0,8 kWh energii, żeby utrzymywać ciepło w buforze. Tu akurat mamy 44 i ciut. Tu też mamy 44 i ciut. 43. Oczywiście można zrobić, żeby miało więcej niż 44, bo wystarczy tylko zmienić kąt, jak to niektórzy nagrywają filmy o buforach, i będziemy mieli 40 parę stopni. Ale równie dobrze można zmienić kąt i będziemy mieli poniżej 40. Tak nagrywają filmy o buforach ci, którzy mają kotły zgazowujące drewno. Natomiast ja zawsze pokazuję prosto, żeby można było zobaczyć, jaka jest rzeczywista temperatura. Więc jest godzina rano, 9, ale nie na ten temat chcę dzisiaj z wami rozmawiać. Nie o nagrzewnicy. Sprawa wygląda w ten sposób, że mamy tutaj kotłownię mojego syna. Bardzo dobrze się sprawuje. Kominek z płaszczem wodnym, nagrzewnica. Ma bardzo nowoczesne centralne ogrzewanie. Natomiast centralne, z którego jest wystarczająco zadowolony, mało pali drewna. Koszt ogrzewania to jest około 2000 zł, żeby ogrzewać dom 150 m po podłodze. Użytkowych może gdzieś ze 135 m2. I po prostu ja chciałem to centralne jeszcze unowocześnić, bo chciałem zamontować tutaj jeszcze dodatkowe sklejki. A tutaj wiszą łachy, ubrania do roboty, więc mam jeszcze warunki, siła, prąd 230, co prawda byle jak zrobione. No i mamy też po prawej stronie ścianę. I po drugiej stronie ściany chciałem zamontować pompę ciepła Weiland, jednostkę zewnętrzną. A tutaj od strony środka chciałem zamontować w tej części, jakby zamontuję sklejki nowe, jednostkę wewnętrzną Weilanda i połączyć ją z buforem. Chciałem po prostu unowocześnić tą kotłownię, żeby była jeszcze bardziej nowoczesna, bezobsługowa, i żeby zamontować tu pompę ciepła. Problem polega na tym, że ja chcę to zrobić z własnych środków, taką pompę ciepła. Koszt około na dzień dzisiejszy 30 tysięcy zł. Pompa ciepła i materiały, które by tu były potrzebne do zmontowania tego wszystkiego. Natomiast jest jeden problem. Mój syn
musiałby płacić za prąd, przeglądy serwisowe i ewentualne naprawy pompy ciepła. No i tak się składa, że ja jestem za, żeby w tym roku to zrobić, a on jest przeciw. Nie chce pompy ciepła. Na razie jest rano, jeszcze być może śpi, bo ma wolne. Zobaczymy, czy uda mi się z nim porozmawiać, dlaczego on tak naprawdę nie chce tej pompy ciepła. Ja mu chcę po prostu pomóc zrobić technicznie, technologicznie, no ale on jest, że nie. On jest zadowolony z tego, co ma i mówi, że jemu dodatkowe koszty pompy ciepła, prądu niespecjalnie odpowiadają, więc zastanowimy się, jeżeli mi się uda nagrać rozmowę z moim synem, żeby w dwóch słowach zechciał powiedzieć, co on myśli na temat tego, że ja chcę tu zamontować pompę ciepła. Wajlanta, Splita, 7 kW. Także zobaczymy, czy się uda porozmawiać, czy nie. No i witam ponownie. Udało mi się tutaj syna ściągnąć do kotłowni. I może Arek byś się przedstawił, przywitał. Tak, dzień dobry. Mam na imię Arek i opiekuję się tą właśnie coraz bardziej sławną kotłownią. Jestem z niej bardzo zadowolony, zwłaszcza z tego względu, że latem jest bezobsługowa praktycznie totalnie. Można cieszyć się ciepłem z bufora, nie trzeba palić w kominku. No natomiast zimą tam od czasu do czasu wypada przepalić. Czy według ciebie koszty ogrzewania są duże, czy nie? Jeżeli grzejesz tylko kominkiem zimę. Nie, koszty są naprawdę, naprawdę małe. No wiadomo, drewno obecnie trochę podrożało, ale idzie go naprawdę na tyle mało przez to, że jest bufor i pali się raz na 2 dni. No jeżeli jest zimniej, no to trochę częściej. Ale przez to kominek zużywa dużo mniej drewna, a to, że bufor kumuluje je w sobie, pozwala właśnie jeszcze więcej go zaoszczędzić. Jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, bo ja chciałbym tutaj zamontować pompę ciepła. Natomiast chciałbym, żebyś ty mi powiedział, mi i nam wszystkim, którzy cię słuchają, czy jesteś taki pozytywny za tymi pompami ciepła, czy taki troszkę negatywny? No, obawiam się trochę pompy ciepła ze względu na zużycie prądu, bo nie wiem, jak dużo będzie go zużywać. Z tego, co gdzieś słyszałem, często ludzie montują to w połączeniu z fotowoltaiką, żeby jakoś sobie te koszty rekompensować, aczkolwiek nie wiem, jak to się przełoży tutaj, ale z drugiej strony to, co daje bufor i kominek w takim układzie, jak jest teraz, jest naprawdę dobre i zastanawiam się, ile tej wartości dodatniej wniesie pompa ciepła, a ile po prostu czy dodatkowych po prostu, kosztów. Tak, dodatkowych kosztów, no. No i tutaj mamy to, że jak coś się zepsuje, to tu jest proste do naprawy. Nie potrzeba przeglądów serwisowych, więc jest tutaj bardzo duża prostota. Natomiast przy pompie tego ciepła nie będzie, ale bez względu na to wszystko, w planach jest tu pompa ciepła. Więc może się dogadam z moim synem i w końcu zrobimy tą pompę ciepła. Ale chciałem, żebyście posłuchali, jakie zdanie na temat pompy ciepła ma mój syn obecnie. Także jeżeli ma tam bardziej sceptyczną opinię na temat pompy ciepła, a wy macie bardziej pozytywne, to może w komentarzach postarajcie się jakoś go przekonać do tej pompy ciepła, którą ja tutaj chcę zamontować. Natomiast jeżeli wam się uda go przekonać, to bardzo proszę, to będzie to wtedy zgodne z moją wolą, a jeśli nie, no to będzie to bez zgody z moją wolą, ale chciałem, żebyście posłuchali komentarza mojego syna na temat pompy ciepła w jego kotłowni. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału, życzę miłego dnia, pozdrawiam. Ja również dziękuję. Do widzenia.